Nie sądzę, bym twardo zakończył. Przecież tak naprawdę słyszymy, że ciągle jakieś rzeczy, ciągle jacyś dziwni ludzie się pojawiają. Jakieś pieniądze bez przetargów, bez konkursów do nich płyną na lewo i prawo. I nie mówimy o 5-10 tysiącach złotych, tylko o milionach. No i to jest pytanie, czy PiS nie wchodzi w buty z jednej strony, tak, najpierw to pytanie, czy PiS nie wchodzi w buty Platformy? Czy nie za szybko stał się taką, mówię, taką partią? Jak rozumiem, chodzi o też takie pytanie jest na kanwie ostatnich wydarzeń, czyli to, co się wydarzyło z Fundacją Narodową, tak? No na przykład, no, ale jakby, to jest katalizator tego pytania, jak rozumiem, że on, no, pewnie gdyby nie było tej sytuacji, nie, dzisiaj by ona nie padała w studiach radiowych. To sformułowałbym to pytanie inaczej. No okej. Okay. Więc nie sądzę, żeby to była zasada. Nie sądzę, żeby takie rzeczy się pojawiały wszędzie. Sądzę raczej, że co do tego przykładu Fundacji Narodowej, że tu trochę zrobiono krzywdę ludziom, którzy po pierwsze odpowiadają za tą kampanię, wymyślając taką formułę jej finansowania, bo ja uważam, że takie kampanie powinny mieć miejsce i one nawet mają miejsce, jak się rządzi. Nie wiem, 500+ miało swoją kampanię, tak. Tylko zrobiło to ministerstwo i tutaj też powinno zrobić to Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgoda. Za swoje rządowe pieniądze, bo tak, to jest kampania to informacyjna. Tylko, i że kropka. Kropka. I co do tego pełna zgoda. Mogłoby to być nawet za 15 czy 19 milionów. Nie ma problemu. Panie, jeśli to jest kampania informacyjna rządu. No ja nie widzę tu kłopotu. Panie Adamie, że się tak familiarnie odezwę. Ależ oczywiście ma pan rację. Tylko tu wtedy pozostaje jeszcze druga część tej całej historii. Czyli to, kto miałby to robić. Bo... No ale ktoś, kogo... Znaczy to ja też się dziwię, bo jakie partia polityczna jest rząd... I rząd robi kampanię informacyjną, program rządowy, więc jak rozumiem, opozycja się z nim nie zgadza, to nie bierze sobie jakiejkolwiek firmy, na przykład związanej z opozycją, żeby zrobiła jej kreację, tylko bierze sobie ludzi. Ale czy w Polsce ludzi. Firmy PR-owskie czy reklamowe dzielą się na opozycyjne i rządowe? To inaczej, to może pan nie wie, ma bezpartyjnych cudzysłów. Pan wie, ja wiem, że to środowisko trochę jest tak, że w 90% jest raczej przeciwne dobrej zmianie, no bo to tak po prostu jest. Ale dobrze, odejdźmy od tego podziału. Odejdźmy od tego podziału. To bierze sobie takich ludzi, którzy przedstawiają koncepcję najbliższą tej idei, którą ma Ministerstwo Sprawiedliwości czy rząd. No i wybiera nawet przetarg, czy może to zrobić z wolnej ręki, ale ponosi za to odpowiedzialność. Ale pamięta pan, co było z Kammediami. Wszyscy mówili, że rząd Platformy płaci spółce. Spółka Kammedia, przypomnijmy, to była taka firma, która najpierw pracowała na rzecz Platformy, a później dostawała zarządów tejże partii no, sute kontrakty. Wtedy pan, jako rzecznik PiS-u, był oburzony. No i teraz pewnie opozycja też by była oburzona, tylko chodzi o to, że Prawo i Sprawiedliwość, moim zdaniem, moja opinia jest taka, ja uważam, że takiej kampanii informacyjnej zabrakło przy pierwszym podejściu do tej reformy. Stąd były tłumy na ulicach, stąd było pewnego rodzaju niezrozumienie sytuacji. No i teraz przy drugim podejściu Prawo i Sprawiedliwość robi taką kampanię informacyjną, ale robi ją tak, że wszyscy skupiają się na tym, kto ją zrobił, a nie co w niej było. Co więcej, gdyby zrobiło to Ministerstwo Sprawiedliwości i dało przykład ludzi skrzywdzonych, nie kiełbasy, spodnie ukradzione i tak dalej, tylko ludzi skrzywdzonych przez sądy, takie po kolei testymoniale, po kolei pani mówi, naprawdę prawdziwa pani, bo tych przykładów jest bardzo dużo. Ten sąd mnie skrzywdził, tak, pan mówi, sąd mnie skrzywdził, no nikt by tego nie zaatakował, bo nie ma tego jak zaatakować. Naprawdę, to fakty pokazane, ludzkie historie. Bardzo tylko, dobrze. To jest, tylko, że zrobiono się pan to... Nie gniewa, tak, ale to, co pan mówi, nie chciałbym panu niczego odejmować, ale to jest pewien elementarz PR-u. Znaczy ABC, to w ogóle ja nic nie wymyśliłem, przecież ja nie no przychodzę właśnie, to jako wielki odkrywca. To niech mi pan powie, dlaczego oni tego nie zrobili właśnie tak. Tego nie wiem, albo może zamysł był troszkę inny, może prezes Fundacji Narodowej miał inny pomysł, pięciopunktowy plan. Przecież pan wie, że pięciopunktowy plan Świrskiego, prezesa Świrskiego był inny, no bo może tak było. Ale panowie byli raczej prostymi wykonawcami, oni mieli dać kasę, to nie oni na to wpadli. Pan to wie i ja to wiem. Nie wiem dlaczego, wiem, że Fundacja Narodowa, która była do czegoś innego wymyślona i tak zapowiedziana, no, to było się aż prosiło do zaatakowania, no bo ona była, wie pan, do czego była wymyślona. Pan minister Jackiewicz zrobił tego typu fundację po to, żeby na świecie, wziąć, nie wiem, w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, w Paryżu, w Berlinie, w Londynie, bardzo dobre i prestiżowe, ale także skuteczne agencje PR-owe i kancelarie prawne i zrobić to, czego nikt nie robi, dbać o polski wizerunek. Bardzo za duże pieniądze, bo tak trzeba. Bardzo zgrabnie no, odszedł pan nie, od mojego pytania. I jeśli fundacja miałaby robić kampanię w Polsce, to trzeba było zrobić posiedzenie z zarządu czy władz, zmienić statut i powiedzieć, słuchajcie, od dziś nie robimy tego, co zaplanowaliśmy, jest zmiana koncepcji, nie ma już Jackiewicza, jest ktoś inny. Dziś fundacja zajmuje się kampaniami informacyjnymi w Polsce. Kropka. Pierwszą jest sądy. Kropka. To ja powtórzę, że bardzo zgrabnie odszedł pan od mojego pytania, bo pytanie było o to, czy PiS staje się taką partią władzy. Moim zdaniem jeszcze nie.
Mówi pan, bardzo jeszcze... tak krótko, żeby pan nie mówił, że uciekam. Chrząknął dramatycznie. Ale bo jestem chory, to dlatego. Ale żeby nie było, że uciekam od odpowiedzi. Moim zdaniem jeszcze nie. A kogo mam pytać o kapitalizm polityczny? Jak nie, jak nie symbol, tak? Nie, jak nie wieloletniego... Nieuczciwie przypisane, ale jednak. Skądże wieloletniego obserwatora tego zjawiska? Wiedziałem, że to pan chce powiedzieć, więc powiedziałem to sam. Już przyzwyczaiłem się do tego, że różne łatki mi się przykleja. Bez złośliwości pytam, tak naprawdę. Bez złośliwości teraz pytam. Każda duża partia jest jak wieloryb, do którego się przylepiają różne glony albo jakieś inne skorupiaki. Ja nie wiem, co się przylepia do wieloryba. Proszę wszystkich oceanografów, żeby mnie nie atakowali, bo może się nie przylepia, no ale przysłowiowy. No, nie ma chyba przysłowia. Huba przy drzewie, no nie no będzie tak, takim. No, do dużego dębu przyczepia się jakaś huba, no. No, zapewne tak jest, ale przepraszam, nie chrząkam znacząco tylko ze względu na chorobę, ale tutaj, jak widzę do tej pory i zawsze tak było, to Jarosław Kaczyński swoje na straży tego, żeby tej huby nie było za dużo, czy żeby tych żyjątek, które płyną przy wielorybie, jeśli to jest prawda, też przepraszam oceanografów, było jak najmniej. Nie da się uniknąć tego zupełnie, bo to jest natura rzeczy, ale co do zasady, prezes narzucił pewne zasady, masło maślane, i ich pilnuje. Prezes pilnuje, ale czy jeden człowiek jest w stanie, przepraszam, upilnować całą Polskę? Zapewne nie, dlatego czasem się będą zdarzać tego typu sytuacje i tutaj na tych sytuacjach Prawo i Sprawiedliwość będzie pokazywać swoją stanowczość, bardzo ostro reagować, bo tak do tej pory robiło. Pana wycięli właśnie w ramach tej stanowczości? No, tak do tej pory robiło i tak będzie pokazywać, że robi. Pewnie tak będzie i w tym przypadku, chociaż ci, którzy nie zawinili, dostają dzisiaj po głowie, bo ludzie, którzy wymyślili, robili tę kampanię, ci, którzy tam, ich nazwiska są, oni są to najmniej winni. No. Zostawmy to na moment, bo ja naprawdę nie miałem na myśli akurat tylko tej kampanii. Chodzi mi o to, że rozmawiałem niedawno z działaczem PiS-u i on mówi, że tak naprawdę doły partyjne mówią zupełnie co innego niż na przykład warszawscy dziennikarze. Doły partyjne, jak on do nich jedzie, mówią, ale popatrz, tu się nie zmieniło, tu się nie zmieniło i tu się nie zmieniło. To są wszystko starzy ludzie. Kiedy wreszcie przyjdą uczciwi, patrz, my. No bo często tak jest, że zmienia się to, co widać i zaczyna się w ogóle też zmiany, to wszędzie od tego, co widać, czyli od instytucji centralnych, Warszawy, zanim zmiana dociera do okręgów wyborczych, często już jest po wyborach. No właśnie, i co, już nie ma co zmieniać. Dokładnie, znaczy ta Polska lokalna jest od wielu, 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 wielu lat taka sama. To porozmawiam jeszcze o tych sondażach na sekundę, bo tak prześliznęliśmy się potem, a tak naprawdę to jest pytanie trochę inne. No, dlaczego PiS-owi nie spada, pytają zniecierpliwieni działacze opozycji. Przecież no, tyle złego już narobił i co? Widocznie nie mają nadal klucza do tego, do serc i umysłów ludzi, którzy wybrali, nadal popierają Prawo i Sprawiedliwość, którzy tworzą to poparcie, bo jak mówię, być może w największych miastach i wśród elit nastąpiło już takie pewne przełamanie, że Prawo i Sprawiedliwość co nie zrobi, będzie pod silnym ostrzałem, ale to nie znaczy, że to ma jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje właśnie na przykład w Polsce lokalnej. I dopóki opozycja nie znajdzie drugiego klucza, dopóty Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło przegrać tylko ze sobą, czyli wojna na górze, konflikt z prezydentem, będzie mógł trwale niszczyć ich poparcie. Jeszcze jest jeden wektor, czy faktor może bardziej, który jest niebrany pod uwagę, to jest Unia Europejska. Bo w dłuższej perspektywie Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje resetu w stosunku z Unią Europejską. Nie jest możliwe, żeby dotrwać do następnej kadencji, wygrać i rządzić z tak ostrym konfliktem z Unią. Myślę, że to liderzy Prawa i Sprawiedliwości to wiedzą. To raczej jeszcze trudniejsze, no bo jeżeli Angela Merkel idzie do wyborów, głosząc, że potrzebna jest większa integracja wokół strefy euro, to my zostajemy na peryferiach, choćby tutaj rządził Rafał Trzaskowski z, nie wiem z kim jeszcze, z Różą Thun. Myślę, że brakłoby nam programu, żeby o istocie dzisiejszej Unii mówić. Wybory w Niemczech za tydzień, pewnie wygra kanclerz Merkel, ale być może wybory to jest dobry moment, czy nowe otwarcie dobry moment też na próbę resetu. Z Berlinem i Paryżem. Zostawmy tę Brukselę, wróćmy do Warszawy. Mówi pan, no wie pan, że ale to w Warszawie będzie piszczeć i będzie naprawdę słychać krzyk za rok, jak środki na infrastrukturę będzie trzeba zwracać. I to duże środki, tak? Ale to od środków zaczynając, ale poprzez zwykłe, drobne rzeczy, które urzędnicy Unii Europejskiej potrafią utrudnić. Znaczy nie da się tak funkcjonować na dłuższą metę. Ja myślę, że wiedza na ten temat wśród liderów jest. Tylko trzeba czekać na dobry moment. A jaki jest stan dzisiejszej opozycji? Pan mówił, że Grzegorz Schetyna wcale nie potwierdził swojego przywództwa i znowu zaczęły się rozważania. To powiedział pan w TVN24 i
No to w platformie nie trzeba specjalnie ucha przykładać. Dość często słychać, że już za miesiąc nie będzie Grzegorza Schetyny. To prawda, jego opozycja odkłada... Ale kto miałby go zastąpić? Jego opozycja... Nie, trudne pytanie właśnie. Gdyby miał kto, to już by go pewnie zastąpił, bo tam jego opozycja jest dość duża. No tylko skoro go nie zastępują, za chwilę już nie będą mogli, bo jak konie ruszą, to już konie nie będzie... to znaczy? Wybory. Jak się kampania wyborcza. Zaczną wybory samorządowe. Nie, ona de facto się zaczyna za 2-3 miesiące od nowego roku. Zaczyna się reżim kampanii taki nie stricte. Tylko taki prawdziwy polityczny. Tak. No dobrze, to wszyscy wiemy, że tak to pewnie będzie, że od nowego roku tylko wybory samorządowe będą się liczyły. Tak, no chyba, że coś się wielkiego wydarzy, na co nie mamy teraz wpływu. Oczywiście. Ale na razie wygląda to tak właśnie, że no, opozycja nie ma jakiegoś innego lidera. Plan opozycji jest taki, moim zdaniem, to słyszałem trochę przy okazji, będąc w Krynicy i rozmawiając na tym deptaku z bardzo ważnym politykiem Platformy Obywatelskiej, byłym ministrem, który tak mnie zaczepił. O, ale pan się zmienił i nagle mi zaczął mówić coś, co wydaje mi się, że będzie ich spinem. To znaczy... Ich spinem będzie platforma, Unia Europejska podjęła już decyzję o wykluczeniu Polski z Unii Europejskiej. Czekają tylko na wybory parlamentarne. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, wyrzucą Polskę i Węgry. To będzie plan Platformy Obywatelskiej. On jest trochę infantylny, trochę nie. W związku z tym taki będzie. Nieprzypadkowo mówiłem o tej próbie przynajmniej takiego symbolicznego resetu z Unią, bo ten plan powtarzany, grany tu i grany tam, w dłuższej perspektywie może mieć wpływ na serca i umysły Polaków, bo co jak co, ale Unię, czy to jest Polska lokalna, czy duże miasto, zaakceptowano. I tu nie ma w ogóle, jakby tu nie ma od tego... No tak, ale cały czas powtarzamy, z żadnej Unii wychodzić nie chcemy. Nie, ale to nie chodzi o wyjście. To chodzi o to, że narracja Platformy będzie taka, że to nie PiS może i nie chce, żeby wyjść z Unii, ale że nas wrzucą. To też wydaje się mało prawdopodobne. Mało, ale pan pyta o opozycję, to panu mówię, że na razie jedyna taka rzecz, której się próbują łapać, to. Jeszcze tylko czyli zagranica, jak to się w Prawie i Sprawiedliwości ulica mówi. Ulica i zagranica, tak. Ale jest jeszcze jedna partia, która mnie na swój sposób bardzo intryguje. Kukiz 15. Przecież oni mieli nie istnieć. Mieli już zniknąć rok po wyborach, mieli się rozpierzchnąć między poszczególne kluby, mieli zostać rozparcelowani, a tymczasem co? No może nie rosną, bo tam parę osób ubyło. Ale mają swoje. Ale w sondażach absolutnie nie spadają. Tak, mają to swoje i to jest też pewnie coś, co spędza opozycji sens powiek, dlatego że to daje możliwość... jest raczej PiS-owi. To daje możliwość po wyborach, nawet gdyby nie złożyły się... Przy Doncie to sporo rzeczy musi się złożyć, żeby Prawo i Sprawiedliwość rządziło samodzielnie. Nawet gdy te czynniki się nie złożą, to zawsze można zrobić potencjalną koalicję. No o tym, jak to wszystko będzie, przekonamy się sami, ale dziękuję za te cenne uwagi. No, mam nadzieję, że też profetyczne. A to się przekonamy. Zapraszam za jakiś czas. Porozmawiamy, co z proroctw Adama Hoffmana się spełniło. Dziękuję za rozmowę. Kłaniam się. Do widzenia.